Trzymaj się ciepło. Patrzcie, poziom zrobiony na 100%. To mi się akurat podoba. Chociaż ten poziom się nam udało zrobić na 100%. Wielkie drzewa. Okej. Wielkie drzewa, wielkie nieba. Czemu zawsze w tym miejscu musi się jebać audio? Co to ma znaczyć? Dobra, dobra, kurde, gościu. Leżysz i kwiczysz, tyle ci powiem. Dobra, dwa bobry są uratowane. To jest kolejny w sumie poziom, który bardzo lubiłem za dzieciaka, aczkolwiek sprawiał mi on dużo problemów ze względu na to, że te działka tutaj mnie bardzo irytowały. Latające, lewitujące działka, które po prostu są krwiożercze i za każdym razem chcą śmierci Kao. I to mi się bardzo nie podoba. Ale muzyka jak najbardziej jest spoko. Taka bardzo fajna, spokojna dla moich uszu. Wiecie, z czym mi się ten soundtrack kojarzy? Z Jackiem i Daxterem The Precursor Legacy. Dokładnie z Boggy Swamp. Porównajcie sobie te soundtracki. Takie, nie wiem, wydaje mi się, że są dosyć podobne do siebie. Dobra, horda Krzysztofów Gonciarzów mnie goni, więc my tutaj uciekajmy od nich. Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Róbmy tutaj tak, bang, 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 bang. Niszczmy wszystkie skrzynki, co popadnie, bo ja się niczego nie boję, jestem potężny kangur, potężny kao, kangaru, który już miał w swojej karierze jedne z gorszych gier, jak na przykład Kao Advance, czyli trochę taką gorszą wersję kangurka Kao na Game Boy Advance. Takiego mógłbym nawet powiedzieć krapa trochę. W sensie, nie mam nic aż tak takiego do wersji na Advance, po prostu uważam, że jest troszeczkę gorsze od pierwszego Kao, mimo że to jest Kao 1 na Game Boya. W ogóle tej sekwencji za dzieciaka też nie lubiłem, nie? Ile razy ja tutaj... Chociaż dobra, nie powiem, że klnąłem, bo ja jako dziecko to ja bardzo późno przeklinałem. Ale wiecie, o co chodzi, po prostu się frustrowałem, a to nie było fajne. Uwaga na zabójcze macki, które udało mi się bezproblemowo ominąć. Bardzo fajnie. Tutaj będziemy mieli zaraz chyba kolejny checkpoint, aczkolwiek zanim polecimy, to zobaczmy, czy tam coś jest. Tam nic nie ma, więc tam jest tylko przepaść. Oczywiście możemy sobie skakać 3 razy po tych chmurkach, ponieważ za trzecim razem one znikają. W wersji PC-towej jest taka fajna animacja, gdzie one po prostu się powiększają i wtedy tak znikają. Tutaj po prostu one zanikają. Dzięki za uwagę, trzymaj się ciepło. I lecimy dalej z koksem. W ogóle... To jest zabawne, że ten kurde gnom sobie tutaj siedział i my żeśmy mu tak to przeszkodzili. Chociaż, dobra, podejrzewam, że on nie siedział, ponieważ to jest nadczłowiek, który nie musi siedzieć. On został pozbawiony kręgów dupy. On został pozbawiony kręgów dupska, więc nie musi siedzieć. Po prostu może sobie, nie wiem, lewitować, cokolwiek. Zastanawiam się, co by było, gdybyśmy zrobili coś takiego. Zejdźmy sobie tutaj. Okej, okay, okej. 44 T. No, to jest jedna rzecz, którą też muszę skrytykować, jeżeli chodzi o kangurka Kao 2. A mianowicie, jak słyszeliście ten odgłos śmierci Kao. Wiecie, okej. Okay, teraz możemy sobie spojrzeć na to i powiedzieć, to jest nic. Ale
w KO1C dosłownie był taki sam odgłos śmierci, sound śmierci, albo dźwięk śmierci, whatever, jak chcemy sobie to nazwać. I szczerze powiedziawszy, trochę to dla mnie jest, nie wiem, no... słabe. A, i tutaj doszliśmy, okej. W sensie mogli użyć troszeczkę innego, albo ewentualnie jakoś go tak zmodyfikować, żeby brzmiał jak to... jakby to był umierający nastolatek kangur, a nie jak dziecko, które w zasadzie niby jest w ciele dorosłego. Whatever. Proszę, oświeć mnie, co tym razem chcesz mi powiedzieć? Weź latający hełm. Podczas lotu naciskaj szybko przycisk akcji, aby się unosić. Dobra. Nie pamiętam, czy takie dźwięki były. Nie pamiętam niestety, czy w wersji na PC-ta coś takiego było. Dobra, udało nam się bezproblemowo tutaj dostać. Lepiej unikać tych bomb, bo nigdy nie wiadomo. No dzięki ziom, swoją drogą fajną masz chatkę, kurde. Chatkę Kubusia Puchatka. Zanim polecimy tam, to myślę, że warto byłoby obadać, co tutaj jest. Nie! Ale ja nie to chciałem. No, to z pewnością chciałem. Chciałem twojej śmierci, ziomek. Dobra, tutaj mamy trampolinę, aczkolwiek upewnimy się, czy czasem nic nie pominąłem. Nie, mamy wszystko zdobyte, jak najbardziej tak. Dobra, lecimy dalej z koksem. Dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło. Osy, zaraz was tutaj udupię. Dobra, będę starał się ograniczać ten tekst, żeby nie było, że ludzie wyjdą pod jednym wielkim cringe'em, że ja mam zbyt taki dobry humor. Ja rozumiem, że ludzie lubią, jak ja jestem taki też trochę spokojniejszy. W sensie, ja mam coś takiego, znaczy ja mam coś takiego, ja wiem, że ludzie lubią u mnie i to, jak jestem pełen energii i to, jak ja jestem spokojny, aczkolwiek jak chcę być pełen energii, to chcę pokazywać to w 200%, a nie pokazywać to w 5%. Co jest grane? Gdzie ja spadłem? Chryste panie! No myślę, że z tego fajne odcinki wyjdą. Myślę, że wam się seria podoba i bardziej przypadnie do gustu niż Kangurek KO 2 sprzed iluś tam lat. Dokładnie to sprzed 2. No, teraz nam nic nie dają osy, więc sayonara. Wow, pająk. Hono tu, frajerze. A, nic za ciebie nie dostanę. Okej. Mogłem się tego spodziewać. A, jakby kogoś triggerowały te światełka za mną, to sorry, ale po prostu lubię się nimi teraz trochę pochwalić. Że jednak mam troszeczkę lepsze światło, lepsze oświetlenie. Taka ciekawostka, jeżeli chodzi o te balony i te platformy. Możecie sobie łatwo tę minigierkę skiepścić w momencie, kiedy źle te... Znaczy minigierkę, ten challenge, który teraz robimy, możemy sobie łatwo skiepścić w momencie, kiedy w złą platformę trafimy. Dobra. Ale myślę, że tutaj będzie to zrobione oczywiście za pierwszym razem, bo jak żeby inaczej. A nie, jednak nie za pierwszym razem. Trochę słabo. Teraz będzie trochę słabo, przyznam. Gitara siema.
Ogarnięte. No, tak też mogłem zrobić w sumie. No ale ja to lubię się zawsze z nim naparzać jak na Fame MMA, kurde. Albo jak na MMA, bo wiecie, ja jestem Kangurek KO Marcin Najman. We własnej osobie. Oj, do góry powinienem. Jeszcze raz do góry, jeszcze raz. I jeszcze raz. Mógłbym oczywiście też ten LP w 60 FPS-ach nagrywać, ale te 60 FPS-ów za długo się renderuje mi w Sony Vegasie, więc stwierdziłem, że po co. Może kiedyś. Nie będę tutaj tego oczywiście ukrywał, ale też nie chcę obiecywać za bardzo. Uwaga na te bomby, bo te bomby były zmorą właśnie z mojego dzieciństwa, bo zawsze w nie trafiałem. Zawsze i to zawsze. Myślałem, że będzie do 3 razy sztuka, ale nie tym razem. Już, kurde, petardami napieprzają. Koledzy, jeszcze 24 nie ma. Zaraz godzina policyjna. Nie, no tak naprawdę to śmiechy, chichy, bo miała być to cała godzina policyjna, ale jednak jej nie ma, więc w sumie nawet lepiej. Witaj, KO. Z pewnością jesteś zmęczony po długiej podróży. Zaprowadzę cię w bezpieczne miejsce, gdzie będziesz mógł spokojnie odpocząć.